Cześć, ze strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Moi kochani zadymiarze, w dzisiejszym odcinku przedpremierowo przetestujemy sobie nowego zadymiarza Gasa, który zostanie dodany do gry już niedługo w nowym sezonie. Ale zanim to zrobimy, oczywiście chciałem ogłosić wyniki konkursu na 2x50 zł kod PSC. Tutaj wam się wyświetlają szczęśliwi zwycięzcy, gratuluję. Odezwijcie się do mnie na email gamingwithfarel@gmail.com, a ja wam podeślę kodziki. Pierwszy konkurs za nami, a teraz rozstrzygnijmy kolejny konkurs. Dokładnie do zgarnięcia był skin do Squeaka o wartości 49 gemów, a tutaj wam się wyświetlają troje szczęśliwych zwycięzców. Również się do mnie odezwijcie, a Supercell doda wam skina do waszego konta. Jeżeli jeszcze nie wziąłeś udziału w konkursie, masz, mój drogi przyjacielu, szansę, nie smuć się, ponieważ dwa skiny jeszcze są do rozdania. Wystarczy, że wpiszesz kod Farel do sklepu w grze Brawl Stars albo klikniesz pierwszy link w opisie, a w komentarzu napisz Bunny Squeak Giveaway. W następnym odcinku wyłonimy dwóch szczęśliwych zwycięzców, a teraz bez zbędnego przedłużania lecimy na moje konto. Moi kochani, poznajcie nowego zadymiarza Gasa. Jest to taki chłopczyk z fioletową czapką na głowie. Ma krótką koszulkę nałożoną na jakiś swetr, plaster na nodze, czyli jest to jakiś rozrabiaka. W ręku trzyma oczywiście balonika i przypomina mi trochę brata Bibi albo Penny, bo one też są tak na fioletowo ubrane. Ustawmy sobie teraz zadymiarzy według rzadkości malejąca, może być malejąca. I zobaczcie, Gas na tle innych zadymiarzy wypada całkiem słabo, ponieważ on dołącza do drużyny Jackie, Daryl, Penny, Carl, Rico i jest bardzo rzadkim zadymiarzem. Woohoo! Jaką to ma animację? Taki dmuchany piesek zwinięty z balonów leciał i pękł. Okej, ale przeczytajmy sobie na początku, kim on jest, co on robi, jaki ma damage i tak dalej. Gas przebywa w dawno zapomnianej, opuszczonej kolejce i uwielbia balony. Jest mistrzem w tworzeniu balonowych zwierząt, które zapewniają mu zajęcie i towarzystwo. No dobra, taka historia jest tego zadymiarza. Szybkość ruchu normalna. Atak, solone balony. Gaz strzela we wrogów balonami. Po wielu kolejnych trafieniach pojawi się duch. Zebrane duchy przywracają punkty życia tobie lub twojej drużynie. O proszę, to czyli taki ala healer. Dołącza do drużyny Poco Pam. Obrażenia 1380, zasięg bardzo daleki, szybkość przeładowania normalna. Super atak nazywa się Straszny. Ciekawa nazwa. Gaz używa strasznego balona i jego najlepszego przyjaciela do wytworzenia tarczy wokół siebie lub jednego z członków drużyny. Zasięg bardzo daleki, czyli możemy swojego teammate'a leczyć. Ciekawa sprawa. Od razu wam pokażę, jak wyglądają nowe emotki do Gasa. Gaz cieszący się, wkurzony, płaczący. O, ten z pieskiem! Zobaczcie, nadmuchał go. To jest czat. Tutaj mamy wystraszonego, tutaj mamy z serduszkiem. No i klaszczącego w łapki. Nieźle. Tutaj samouczek coś mnie cały czas prowadzi, coś jest lekko zbugowane w wersji deweloperskiej. Ale nieważne, przeczytajmy sobie, na czym polega jego pierwszy gadżet. Pierwszy gadżet to szalony pękacz. Wysać w powietrze wszystkie niepotrzebne duchy, zadając 1800 obrażeń pobliskim wrogom. Czyli rozumiem, że tych duchów będę miał o wiele, wiele więcej niż jeden. Za chwileczkę się przekonamy. Drugi gadżet to duchowa zmiana. Gaz traci 30% życia i natychmiastowo zyskuje 100% ducha. O kurczę, no dobra, zobaczymy, na czym to polega. Pierwszy star power to balon życia. Ilość przywracanych punktów życia z umiejętności szalone balony wzrasta o 100%, okej. Drugi star power zaś to jest duchowy zwierząt. Nie wiem, czy to nie zostanie jakoś inaczej później przetłumaczone, bardziej dla Polski. Straszny zwiększa obrażenia zadawane przez członka drużyny o 25% na 5 sekund. Straszny to rozumie ten duszek, tak? Okej, za chwileczkę sprawdzimy. Wybieramy oczywiście pierwszy gadżet, pierwszy star power i testujemy. Mapa Mroczny Przesmyk. Na samym początku sobie zobaczmy, na ile hitów otwieramy skrzyneczkę. Aha, ten Rico już mi tutaj przeatakował tą skrzynkę. Zobaczcie, jak strzelam, to lecą w tym samym czasie balony. On też wyrzuca balony, ale czad, dobra. Wow, i trafiamy go. Nie trafiłem, dobra, XD. Boom, po 1380 na dzień dobry bijemy, to naprawdę sporo. O, jest mój duch, który dał mi 2000 życia. Czy wy to widzieliście? Ult, nie trafiłem, ale wiksa. Raz, dwa, trzy, cztery. Padasz, leży. I zobaczcie, mój duch się tam pojawił? Nie, nie ma mojego ducha. A, nade mną jest żółta kreska. Jak pewnie ona się zapełni, to mój duch się pojawi, tak? Strzelamy, raz, dwa. I teraz jak zabiję, to się pojawi duch. Trzy i doganiamy ją. Bum. Patrzcie, duch się pojawił, więc nie będę go teraz używał. Uderzam ultem, nie trafiam znowu, co jest? Wycofamy się. Dobra, pada. Mamy wielkie starcie, podnoszę ducha. Odzyskuję 2000 życia. Dwa razy zmisowałem star power. O kurczę, Rose 7, tutaj będziemy mieli z kim walczyć. Dobra, Rosie, chodź tutaj do mnie, moja kochana. Bomba. Ult. Znowu nie trafiam. Gdzie ona jest? Tutaj, uciekaj. Uciekaj, uciekaj, jeszcze jeden strzał. Popadnę. Strzał, ult. I mamy tarczę, jak widzicie. Okej, okay, teraz gadżet. O, mój balon wybuchł. Co jest? Postaramy się ją pokonać balonami, poczekajcie. Okej, okay. Okej, okay, jest balonik jeden. Dwa, trzy i bum.
1800 dostała, bo zdetonowałem swojego balona. Jeszcze jeden gadżet, jeszcze jeden gadżet. Uderzam ją raz, uderzam ją dwa, uderzam ją trzy i ginie od balona. Boom! Zdetonowana. Nice! O kurczę, mega ciekawy jest ten zadymiarz. Na razie jeszcze nie ogarniamy go dokładnie ultimate ataku, ale zaraz jeszcze raz z nim zagramy na nowych star powerach i gadżetach i się przekonamy, do czego jest zdolny. Dobrze, gaz używa strasznego balona, czyli mojego najlepszego przyjaciela, strasznego. On się nazywa Straszny, czyli przyzywamy naszego pieska, który nazywa się Straszny. Ja bym go nazwał joystick. Do joysticka z pewnością dobrze znacie. Do wytworzenia tarczy wokół siebie lub członku swojej drużyny. Okej, czyli gramy solo, tarcza wokół nas się pojawi, a nim tylko strzelamy. Ale teraz zagramy tryb duo i będziemy strzelali naszym ultimate atakiem naszego ziomeczka, teammate'a, w moim przypadku bota. Ale wybieramy nowy gadżet, gdzie natychmiastowo odzyskamy 100% ducha. I teraz Straszny będzie zwiększał zadawanie obrażenia naszego teammate'a, czyli jeszcze go ulepszymy. Nie dość, że będziemy mogli mu dać tarczy, to on jeszcze będzie miał od razu dzięki Star Powerowi więcej damage'a. No ciekawie się robi. Mega mocna postać supportowa. Lecimy tryb duo i w naszej drużynie mamy Squeaka. To będzie mega śmiesznie. Postaramy się go tak wykierować, żeby Squeak wygrał za nas tą gierkę. Dobra, pierwszy Power Cubes już jest. Ja poużywam nowych emotek przedpremierowo oczywiście. Mamy zadymiarzy. Penny! Leży, dobra. Kolejny Power Cubes jest nasz, tak jest. Mamy szelkę na dole. Teraz pierwszy duch się zrespił. Dokładnie tak. Mój ziomek gdzie jest? Dobra, muszę iść go uleczyć. Squeak, czekaj! Już ci pomagam, Squeak. Dobijam serca. Raz, dwa, trzy. Bomba, leży. Gdzie jest mój teammate? Co jest? On już wszystkich wyjaśnił, a bomb padł, nie widziałem nawet. Dobra, teraz robimy tak. Squeak kontra Shelly. Gdzie jest ta Shelly? Cofamy się, cofamy się, cofamy się. Mamy Karla na ulcie, to będzie ciężkie. Dobra, jeszcze raz uderzę. Mam ulta. Wzmacniam Squeaka. Squeak ma tarczę, jeszcze daję mu boosta. Zobaczcie, świeci się na fioletowo i ma tarczę. Jedzie z nimi, Squeak. Dobra, dobra, ja podnoszę swojego duszka. 1000 HP, okej, bez Star Powera mamy 1000 HP przywracane, nie 2000. Dobra, prawie dałem mu tarczę. Sandy, padaj! Dobra, Sandy pad, ja kroję te Power Cuby. Idę po swoje żyćko. 1000, 1000. Mamy Karla. Poczekamy, ten Squeak musi ich wyjaśnić. Musi ich wyjaśnić, jestem w stanie wykierować to. Dobra, Squeak, jedzie z nim. I uwaga! Co jest z tobą? Ja trafiłem Squeaka, ten Squeak jest jakiś nienormalny. Ja pierdziu, Squeak! Co ty żeś narobił najlepszego? 4, 3, 2, 1. Squeak, wyjaśniasz ich! A nie, to jeszcze Skarl! Co jest? Są dymy, są dymy. Dobra, pokonał ich. Niesamowita sprawa. Ale jeszcze naszego nowego zadymiarza przetestujmy sobie standardowo w Star Parku. Zobaczmy, jak szybko nabija się mu ult. Raz, dwa, trzy, cztery. 5. Na 5 hitów. Okej. Okay. I teraz jak dam tutaj, to mu nie dam tarczy z pewnością. Nie, nie mogę mu dać tarczy, niestety. Ale jak widzicie, mogę oddać swoje życie, aby mój teammate się ulepszył. Tylko nie mam tutaj teammate'a. Spójrzcie, jeszcze raz nacisnę gadżet i stracę troszeczkę życia. Boom! I mój teammate się dzięki temu uleczy. Sprawdźmy jeszcze, czy mogę popełnić samobójstwo używając gadżeta. To będzie ciekawe. Podchodzimy teraz do bota. Okej. Okay. Okej, okay. Teraz atakujemy tu i uwaga. O! Czy ja teraz padnę? Nie mogę, zobaczcie, nie mogę użyć gadżetu, mam za mało HP. Dobra, kiedy będę mógł dopiero? Jak będę miał całe HP? Teraz wskaźnik ducha jest pełny, sprawdźmy jeszcze raz. Jeszcze raz? Czy mogę popełnić samobójstwo? Nie! Zmniejsza mi tylko o 30%, a myślałem, że będę mógł jeszcze raz. Uderzył mnie 300. A! Padłem. Nowa aktualizacja jest niedługo, więc pamiętajcie, jeżeli będziecie robili jakieś zakupy gemów, nie zapomnijcie przed zakupem wpisać mojego kodu FARA do sklepu. Was nic nie kosztuje i naprawdę sporo pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie. Na dzisiaj to było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się za zadymiarze. Hej!